Nasz występ się rozpoczyna. Oficjalna poczta Riot Games pękała w szwach przez wiadomości od zdenerwowanych graczy. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, zadawali pytania, dlaczego tak się stało, a to wszystko za sprawą jedynego błędu. Ja jestem Infomod, dzień dobry i zapraszam do oglądania. Jednak zanim przejdę do meritum sprawy, najpierw ogromna prośba do ciebie. Zostań ze mną do końca tego materiału, ponieważ specjalnie dla ciebie przygotowałem coś naprawdę fajnego. Coś, dzięki czemu wszyscy skorzystamy i przy okazji pomożemy tym najbardziej potrzebującym. Mam nadzieję, że cię przekonałem, to teraz możemy przejść do tematu przewodniego. Dzisiaj rzecz jasna porozmawiamy o najbardziej innowacyjnym i chyba najciekawszym wydarzeniu, którym oczywiście jest Clash. By odpowiedzieć na pytanie, co się właściwie wydarzyło i dlaczego Riot Games zaliczył tak wielką wtopę, najpierw musimy zapoznać się ze wszystkimi faktami. Dlatego zacznijmy od początku. Dokładnie rok temu, we wrześniu, do internetu wyciekła informacja, która rzekomo miała zapowiadać kompletnie nowy tryb. Coś, czego jeszcze nie było. Jak doszło do wycieku? Rok temu Riot Games otworzył specjalny projekt HackerOne, który pozwalał na przechwytywanie pakietów serwerowych. I właśnie dzięki tej metodzie natrafiono na ten tajemniczy wyraz pod tytułem Clash. Ostatecznie pierwsza edycja eventu Clash miała miejsce w grudniu i już wtedy gracze mieli wiele kłopotów. Były skargi na to, że Clash nie działał zbyt sprawnie, a na niektórych serwerach wywalało drużyny. Zaledwie 6 miesięcy później Riot Games ogłosił kolejną edycję. Przedstawił zasady gry, wymagania, a także powiedzieli o kilku nowych, ważnych zmianach. Nie trzeba było jakoś specjalnie zachęcać graczy do wzięcia udziału w evencie. Każdy prawdziwy samiec alfa uwielbia rywalizację i tak oto w kilka chwil wszystkie facebookowe grupy zostały zalane postami od graczy, którzy akurat szukali teammate'ów. 25 maja kilka milionów graczy miało stoczyć walkę na śmierć i życie. Niestety, ale dla graczy z Nordika, Oceanii oraz Ameryki Północnej event został zablokowany. Dlaczego tak się stało? Pierwsze problemy pojawiły się podczas startu eventu na Oceanii, czyli kilka godzin przed wystartowaniem Clasha na Nordiku. Specjaliści Riot Games wnikliwie zaczęli szukać przyczyny problemu, ale niestety nie zdążyli na czas i ostatecznie jeden z najlepszych eventów został tymczasowo zablokowany. W komunikacie od Riot Games dowiedzieliśmy się, że wyciągnęli wnioski z tej sytuacji na przyszłość, dlatego na wszelki wypadek, zamiast odkładać turniej na inny dzień, postanowili odwołać event całkowicie, tak by nikogo nie trzymać w napięciu. W ramach rekompensaty gracze, którzy czekali tego dnia w składzie minimum dwuosobowym, dostali specjalną kulę Clash zawierającą 3 dopalacze expa, losowe logo oraz odłamek skórki za 750 Riot Pointsów. Warto zadać pytanie, co dalej z trybem Clash? Kiedy będzie dostępny? Tutaj Riot Games mówi jasno. Zanim ogłoszą kolejny termin, najpierw muszą mieć pewność, że wszystko pójdzie dobrze, tym razem bez niespodzianek. Potrzebują nieco więcej czasu na dalszą diagnostykę, by sprawdzić, czy zmiany naprawcze, jakie wprowadzili, po prostu spełniają swoje zadanie. Na razie to jest wszystko, co wiemy. Z pewnością te wszystkie wydarzenia na długo pozostaną w pamięci Riot Games. Będąc tak wielką i profesjonalną firmą, nie można sobie pozwolić na tak ogromne błędy. Z drugiej strony, każdy jest człowiekiem i każdy może się pomylić. Widocznie nie dopilnowali wszystkiego, na skutek czego przeoczyli coś, co ostatecznie zmusiło ich do zablokowania eventu. Riot Games zachował się honorowo, przeprosili graczy i potrafili przyznać się do błędu i co najważniejsze, zapowiadają kontynuację Clasha. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej całej sytuacji, jestem ciekaw waszych komentarzy, a tymczasem zapraszam do drugiej części materiału. Słuchajcie, cała akcja charytatywna, o której wspomniałem na początku materiału, jest prowadzona przez stronę mordkigame.pl. Jeśli nie znasz tej strony, nie wiesz jak działa, to pozwól, że szybko ci wytłumaczę. W wielkim skrócie, za granie i wykonywanie zadań w darmowych grach dostaniemy specjalną walutę właśnie w postaci mordek. Do wyboru jest cały szereg różnych gierek, więc jestem pewien, że każdy z was znajdzie tam coś dla siebie. Sprawa jest prosta, wystarczy wejść w zakładkę Graj i wybrać te gry, które akurat was zainteresowały. Teraz co do samej akcji charytatywnej. Od dnia publikacji tego materiału przez 5 dni będą zbierane pieniądze. Każde zdobyte 1000 mordek to 5 zł na dowolny cel charytatywny. Następnie to my zdecydujemy, do kogo te pieniądze mają zostać wysłane. To może być dom dziecka, schronisko, wsparcie leczenia i tak dalej, i tak dalej. Głosowanie odbędzie się na fanpage'u mordek i również w tym samym miejscu zostanie opublikowana zebrana kwota oraz potwierdzenia przelewów. Także gorąco zachęcam do wzięcia udziału. Nie dość, że sami będziemy mogli zdobyć fajne nagrody, to jeszcze na tym wszystkim zyskają te osoby,
osoby, te zwierzaki, które naprawdę potrzebują pomocy. Osobiście będę monitorował całą akcję i zadbam o to, aby każda ze stron była zadowolona. Ale to jeszcze nie koniec, bo na stronie specjalnie dla Was zostały przygotowane dwa konkursy. Nagrodą w pierwszym konkursie są oczywiście Riot Pointsy. Zasady są proste. Pierwsze 20 osób, które wykona po minimum jednym zadaniu w każdej z czterech najbardziej punktowanych gier, zgarnia RP w 100% za darmo. Natomiast w drugim konkursie są do wygrania gry premium. Do wygrania są takie gry jak PUBG, Battlefield 4, Minecraft, standardowa edycja Fortnite, Dead by Daylight i wiele, wiele innych. Zasady? Zasady są również bardzo proste. Pierwsze 30 osób, które wykonają po jednym zadaniu w dwóch grach oznaczonych logiem Robloxa, wygrywają jedną z gier wymienionych wcześniej. I to wszystko. Nic więcej nie trzeba robić. Kiedy zdobędziecie swoje pierwsze mordki, na pewno będziecie mieli dylemat, na co je wydać. I tu przychodzę z pomocą. Na stronie jest możliwość wymiany mordek na moją specjalną skrzyneczkę. W tej skrzyni znajdziecie gry na Steama, doładowanie PayPal, mnóstwo Riot Pointsów, a nawet myszkę Rockatu. Na ekranie właśnie widzicie loot z 10 skrzynek, które otwierałem. Czy się opłaca? No, sami musicie to ocenić. Dostałem 2 doładowania do PayPala, Fallouta 3 oraz grę Sniper Ghost Warrior 2 i jeszcze kilka mniej wartych gierek na Steama. No i na sam koniec taka wisienka na torcie, czyli co 100 łapek w górę pod tym filmem, będę losował jedną osobę z komentarza, która napisze tam swój nick i nagrodzę ją 1000 mordek. Dlatego zostawcie komentarz ze swoim nickiem ze strony, zostawcie łapkę w górę, bo być może to właśnie wy wygracie. Dlatego gorąco zachęcam do wzięcia udziału, w szczególności zależy mi na tej akcji charytatywnej, dlatego rejestrujcie się, wykonujcie zadania, zarabiajcie mordki, bo dzięki temu zostanie przelanych więcej pieniędzy, no i sami zdobędziecie ciekawsze nagrody. Link do rejestracji jak zawsze znajdziecie w opisie. I to wszystko. Dziękuję za obejrzenie, mój dla Was Infomod, narka.